Cześć, dzisiaj poznamy trzeciego gościa serii Moje Gniazdo. W pierwszym odcinku rozmawialiśmy ze złotym medalistą Igrzysk w Tokio, Wojtkiem Nowickim. W kolejnym pojawiła się jedna z najbardziej znanych aktorek, Małgorzata Kożuchowska. A z kim porozmawiamy dzisiaj? Zapraszamy do oglądania. Powiedz kilka słów o sobie. Cześć, nazywam się Jerzy Juras Wroński, wychowałem się w Warszawie. Na warszawskim Śródmieściu zawodowo zajmuję się prowadzeniem treningów kickboxingu, prowadzeniem treningów personalnych i grupowych. Jestem także warszawskim raperem związanym do tej pory z wytwórnią Prosto. Na swoim koncie sportowym mam 10 tytułów Mistrza Polski, 5 razy zdobyłem Puchar Świata i jestem wielokrotnym medalistą Mistrzostw Świata. Mam żonę Anię oraz 2-letniego syna Oriona. Razem z Anią od 2019 roku jesteśmy małżeństwem. Jak pojawiła się w Twoim życiu Ania? Moja żona Ania pojawiła się w moim życiu niespodziewanie w 2018 roku. W grudniu dostałem telefon od mojego przyjaciela Wojtka Sokoła, który zaproponował mi, żebym wpadł na imprezę do klubu Sen. Tam też pojawiłem się razem z nimi, z naszymi wspólnymi znajomymi i tam poznałem Anię. To było nasze pierwsze spotkanie w tym klubie. Chwilę potańczyliśmy, chwilę porozmawialiśmy, ale ten wieczór się tak po prostu urwał nagle. Kilka tygodni później spotkaliśmy się ponownie na Wigilii Prosto. Wtedy nawiązaliśmy taki kontakt dłuższy, gdzie mogliśmy sobie porozmawiać. A później ja wyleciałem na miesiąc do Tajlandii i nie mieliśmy ze sobą kontaktu, oprócz takiego internetowego. Czasem napisaliśmy do siebie wiadomość i po miesiącu, jak wróciłem, zaczęliśmy się spotykać i ta znajomość rozwinęła się w małżeństwo. Jak wpłynęły na Was narodziny syna? Założenie rodziny to jest odpowiedzialność, a człowiek odpowiedzialny to osoba wolna od uzależnień według mnie i przede wszystkim trzeźwa. Dlatego, żeby to wszystko zgrało się i żeby to wszystko miało ręce i nogi, razem z żoną postanowiliśmy zupełnie zrezygnować z alkoholu w naszym życiu, bo stwierdziliśmy, że w szczęśliwym domu nie powinno być alkoholu. Niestety używki wiążą się z jakimś rozchwianiem emocjonalnym, z tym, że ludzie są często nie do końca przewidywalni i nie do końca słowni, a my chcieliśmy, żeby to wszystko było takie czyste i takie normalne i ułożone. Co poradzisz mężczyznom, którzy szukają swojej drugiej połówki? Dobrze jest określić sobie takie priorytety. Ja sobie ustaliłem swoje własne 4 cechy, według których będę chciał dobierać ludzi wokół siebie. Nie tylko chodziło mi o kobietę, ale o wszystkich ludzi. Te moje cechy to była inteligencja, odwaga, uroda i hojność. Hojność dlatego, bo nie lubię ludzi skąpych, roszczeniowych, tylko lubię takich, którzy się potrafią dzielić. Nie chodzi o to, żeby rozdawali na lewo i prawo, ale żeby po prostu potrafili się podzielić czy swoim czasem, czy nawet jakąś uwagą, radą. Uroda, to też nie chodzi o to, żeby wszyscy byli jak z żurnala i w ogóle piękni i jak z wybiegu modelek, ale chodzi o dbanie o siebie, ogólnie o taką schludność. Odwaga, no to wiadomo, ja cenię bardzo ludzi odważnych, a gardzę tchórzami. No i inteligencja, bo fajnie jest mieć osobę, z którą możesz porozmawiać na dobrym poziomie, która ciebie rozumie. Jak już sobie ustaliłem te 4 cechy dla mnie ważne, to pojawiła się Ania i mówię, to jest to. Co w sytuacji, gdy nie udaje się znaleźć tej szczególnej osoby? Nie ma na siłę co szukać szczęścia w drugim człowieku. Tak naprawdę powinniśmy skupić się na sobie i zainwestować w rozwój swój intelektualny, duchowy, finansowy czy fizyczny. Coś w tym jest, że w momencie, kiedy my się rozwijamy, zupełnie na innym poziomie ludzie zaczynają do nas lgnąć. Jeżeli chcesz znaleźć osobę na jakimś wysokim poziomie, o wysokich standardach moralnych, czy fizycznych, czy duchowych, umysłowych, jakkolwiek, to sam stań się po prostu osobą wartą tej osoby. Jakie widzisz różnice między małżeństwem a związkiem nieformalnym?
Małżeństwo właśnie daje taką pewność siebie, pewność tej drugiej osoby, że jesteśmy ze sobą na dobre i na złe. I wiadomo, że z dnia na dzień się nie rozejdziemy z jakiegoś błahego powodu, tak jak to bywa często wśród takich związków nieformalnych, gdzie jest dziewczyna i chłopak i tak naprawdę są takie związki, dzisiaj są, jutro ich nie ma. Zwłaszcza w dużych miastach też to są takie luźne podejście do współżycia, do seksu. No to tak się kończy, że mam dziewczynę przez rok, dwa, a potem nagle to się urywa, potem następna partnerka, rok, dwa, trzy, znowu to się kończy w jakiś dziwny sposób. I to tak można przejść przez całe życie, po prostu nie zakładając rodziny. Jak posiadanie dziecka rozwija twoją relację za nią? Móc z tą swoją partnerką, partnerem kształtować nowego człowieka i wspólnie go wychowywać, uczyć przez zabawę, często przez rozmowę. Buduje taką więź, buduje taką fajną radość z tego wspólnego życia, z tego wychowania właśnie młodego człowieka. Jest to bardzo piękne doświadczenie. Dziękujemy za rozmowę. To jest moje gniazdo, tutaj zostaje do końca, do końca, do końca. To jest moje gniazdo, tutaj zostaje do końca, do końca, do końca.